Siemanko widzowie, z racji tego, że poleciały potwierdzone informacje od Norfuda dotyczące nowego update'a broni, to stwierdziłem, dobra, jest 1 maja 22.07, stwierdzę, dobra, zrobię ten film. Może się coś uda zrobić jeszcze przed tą maturą. Film pojawi się, nie wiem, 3 maja pewnie wywalone. Albo, nie wiem, 2 maja. Nie chce mi się nic zrobić, obecnie jestem po nauce lektur, więc nie wiem. Nie wiem, po co tak pierdolę, mam rozprawkę do napisania we wtorek, o której zależy moje życie. Więc nie wiem, przejdźmy może do samego update'a. Dostaliśmy informacje, jakie bronie zostaną dodane do gry, jakie zostaną zreworkowane. Wygląda tak, P90 zostaje usunięte całkowicie z gry. Press F to pay respects. MP7 zostanie odnowiony i będzie dalej u ochrony, ale będzie odnowiony, będzie miał inny model i będzie miał inną nazwę ze względów prawnych. KOM-15 będzie na innym modelu, ale będzie dalej bazował na tym samym, że po prostu siejesz zniszczenie w late zone. USP będzie znerfiony do statusu broni bocznej z szybkim czasem doboru i lepszymi statystykami niż KOM-15. Jego nazwa zostanie zmieniona na KOM-18 ze względów prawnych. Zostanie taki sam model, ale zostanie znerfiony, więc niestety handgun jest dead oficjalnie. F in the chat. MTF E11 short range, inna konstrukcja karabinu AR. I teraz przechodzimy do tej ciekawszej części omówienia tego patcha, gdzie mówimy już o broniach nowych. Broń o nazwie Crossvec, inspirowany Chris Vectorem, zastąpi P90. Widziałem po statystykach, on ma być mocniejszy od P90 w bazowych ulepszeniach, w bazowych statystykach, więc mi się wydaje, że ulepszenia nie będą na to aż tak OP, bo P90 było, nie wiem, po prostu shredowało wszystko, co se łaziło i tyle. AK-40, a nie, przepraszam, AK-12. Nowa broń główna dla chaosu, ponieważ Logiker jest zbyt OP. Nadal nie wybrali modelu karabinku, ale najprawdopodobniej będzie pomiędzy polskim berylem a AK-12. Czyli będzie wyglądał jak połączenie Galila i AK-47 z CS-a. Strzelba. Broń dla podklasy CI. Nie został jeszcze wybrany model, ponieważ chcieliśmy przetestować różne mechaniki i zobaczyć, który model najlepiej nadaje się do najlepszej gry. Czyli wszystkie rosyjskie filmiki typu, no, pokazali model, to są fejkowe, tak naprawdę. Jakby typowy człowiek już tego kurwa nie widział, jeżeli jest ślepy, że to jest po prostu green screen z CS-a. Dalej, zostanie dodany rewolwer. I rewolwer jest jedną z tych ciekawszych rzeczy wraz ze strzelą, ponieważ strzelby nigdy nie było, a rewolwer ma w teorii zastąpić statystykami USP. I rewolwer ma być podobno wymieniane magazynki, że... Znaczy w sumie to ma być bardziej zbalansowany USP. Ponieważ rewolwer ma mieć podobno wymieniane magazynki, że ma być magazyn na 4 i na 6 naboi, ale dalej tego nie wiadomo, więc to są takie domniemania. I uwaga, Logiker zostaje, ale on będzie mega zbuffowany, ale będzie się go będzie go o wiele mniej. Będą się pojawiały 2 albo 3 Logikery na falę z jednego oddziału CI i nie będzie się dało go zrobić w ulepszarce pewnie. Więc lecimy dalej. Podklasy Rebeli Chaosu. I podklasy już widziałem, że mają być. I wygląda to tak, że będą miały te podklasy podzielone. Ilość Logikerów, ilość strzelb i karabinki, czyli pozostali. Czyli będzie tak, że będzie 10 CI, 2 będzie miało Logikera, 3 będzie miało strzelbę i 5 będzie miało karabinki, czyli AK-47. Czyli będzie 2 podklasa numer 3, którzy będą mieli Logikera, ciężki pancerz. Będzie 3, którzy mają strzelbę, rewolwer, pancerz bojowy, apteczkę, czyli to będzie dosłownie taki glass cannon, ponieważ ma pancerz bojowy, który jest słabszy od ciężkiego pancerza, jednocześnie ma strzelbę, która będzie najprawdopodobniej dość mocna i rewolwer, który będzie one-shotował.
I dalej mamy podklasę numer 1, czyli AK pancerz bojowy, czyli w sumie najbardziej taka dobalansowana klasa, taka do zadań, do wszystkich zadań. Nie wiadomo natomiast, jak będą się nazywały jeszcze te klasy, ale wiadomo, że ma być, że ma to wyglądać tak, jak to widać teraz na ekranie w tej tabelce. Pancerz. Wszystkie klasy od teraz mają 100 HP. I będą różne typy pancerza. Będzie pancerz ochroniarza, który będzie tylko dla ochrony. I skuteczność kamyzelki to jest 40-45% w przypadku hełmu. I wygląda tak, że pancerz będzie się dało zdobyć. Najprawdopodobniej będą porobione nowe sajty albo dodawane zbrojownie, że będzie ten. Będą pancerze, stojaki na pancerze, albo po prostu będą rzucone na podłogę. I będzie jeszcze pancerz bojowy dla MTF i CI, ciężki pancerz używany przez MTF, przez dowódcę MTF-u i operatorów Logikara. I jednocześnie wygląda to tak, że im wyżej jesteśmy w pancerzu, skuteczności tym będzie cięższy i jednocześnie będziemy przez to wolniejsi. Czyli jak mamy pancerz ochroniarza, to będzie on dość szybko chodził, pancerz bojowy to będzie chodził na sprincie trochę wolniej i ciężki pancerz to będzie najcięższy pancerz, będzie można najdłużej przeżyć, ale jednocześnie będziemy bardzo wolni. I najprawdopodobniej pancerz będzie zdejmowalny i możliwe, że będzie dana taka funkcja, że będą w nim dodatkowe sloty na rzeczy, ponieważ byłoby to logiczne. Że na przykład jak zakładamy pancerz jakiś, albo jakąś kamizelkę kuloodporną, to będzie ona miała jakieś takie dodatkowe schowki na kartę, amunicję i tak dalej, więc byłoby to dość ciekawie. W przeciwieństwie do wielu innych gier, pancerz nie będzie ulegał deterioracji. W tym momencie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy kamizelka kuloodporna będzie wyświetlana na modelach graczy. Lecz odpowiedź najprawdopodobniej brzmi nie. Czyli model pozostanie taki sam, ale kamizelka nie będzie wyświetlana. Jest to trochę w sumie smutne. Bo kombatując się z kimś, będziesz gorzej oceniał swoje szanse, albo lepiej. Mamy też wzór na rzeczywistą redukcję obrażeń, czyli skuteczność pancerza, nie będę tego tłumaczył. I każda amunicja będzie miała też swój współczynnik przebicia. Między innymi najgorsze mają mieć PM-y, ponieważ to są małe pociski. Potem będą snajperki, rewolwer i rzeczy typu shotgun i na samym końcu najwyżej najprawdopodobniej będzie Logikar, ponieważ jest to dosłownie LKM. Więc będzie miał największą szybkostrzelność, będzie najmocniejszy, ale będzie go mało. Nowe mechaniki, nowe rodzaje dodatków do broni mają zostać dodane. Niecelność broni. W sumie nowe rodzaje dodatków do broni to wiadomo, po prostu będzie. Broń fundacji można modyfikować na stacjach roboczych lub podczas oczekiwania na respawn jako obserwator. Broń Reboli Chaosu również otrzyma dodatki, a będzie można je zmienić wyłącznie podczas bycia obserwatorem. Może, czyli to oznacza, że Logikar dostanie najprawdopodobniej dodatki do broni. Jest to ciekawe. Niecelność broni. Wiadomo. O co tu chodzi? No będzie po prostu rozrzut. Na przykład, no jest to, no, na Logikerze obecnie to widać, że no recoil, najzwyklejszy w życiu recoil. Dalej, kontrolowany odrzut broni, czyli recoil pattern, rodem z CS-a. Pociski nadal będą lądować tam, gdzie celujesz, ale ruch kamery będzie podążać zgodnie z predefiniowaną ścieżką ruchu, którą można się nauczyć kontrolować, aby poprawić swoje rezultaty ognia ciągłego. Czyli gra zamienia się w CS-a pod tym względem, ale z jednej strony system strzelania w CS-ie nie jest tragiczny, więc to raczej na plus. System hitscan pozostanie, co oznacza, że kule nie mają żadnej fizycznej formy i technicznego punktu widzenia. Pociski działają jak lasery wypuszczone z oczu. Będziemy eksperymentować z systemem penetracji cienkich powierzchni, ale na ten moment nie jesteśmy pewni, czy jest to gra warta świeczki. Więc wygląda to tak. Że no, to się nie zmieni, dalej będziemy strzelali z oczu. Liczba amunicji jako dodatek. Nierealistyczne nadal będą używane, nie będzie żadnego licznika amunicji wyświetlonego na interfejsie, chyba że otworzysz ekwipunek. Czyli to pozostaje dalej.
Tablety. Zdecydowaliśmy, że stacje robocze nie będą już ich potrzebować. Czyli to jest na plus, ponieważ no to jest trochę głupie, że musisz mieć tablet, żeby się logować. Możesz po prostu sobie kurwa wziąć ze stolika i przykręcić. Jaka to jest filozofia? Biorąc pod uwagę, że prowadzony pancerz, który zajmuje miejsce w ekwipunku. Aha, czyli jest na odwrót. Tablety najprawdopodobniej zostałyby wyrzucone przez jeszcze większą liczbę graczy. Czyli tablety będą teraz służyły tylko do tego, do komputera. Sadgę. Jeśli zdecydujemy, co robić z Gnozą 930, czyli tablet najprawdopodobniej zostanie usunięty i 079 najprawdopodobniej zostanie, że otwierasz i na korbkę przekręcasz i się odpala. Przeładowywanie. Ten proces staje się bardziej złożony, gdyż uwzględni fakt posiadania naboju w komorze. Każda broń otrzyma kilka animacji przeładowywania. Okej. To jest spoko w sumie, że jedna broń będzie miała kilka animacji. W związku z nadaniem nowych rodzajów broni, musimy dać również więcej rodzajów amunicji. Więc MTF-y dostają 9 mm i. Będzie powiększony magazynek do tego, do Epsilona, z tego co widać. Kałach i Logiker. Kałach będzie miał 39, Logiker dalej będzie miał pudełko pewnie. 12 GA to jest Godshell, to będą no, takie jak z CS-a typowe. Do strzelby i do rewolwera amunicja Magnum. Czyli zostają dodane nowe typy amunicji i różne typy pocisków. Full Metal Jacket, uniwersalne pociski pełnopłaszczowe, domyślne dla większości broni, mniejszenie pęcherzy, czyli będzie można dodać typy pocisków jeszcze najprawdopodobniej. Nie wiem, jak to będzie działać, ale jest to ciekawe. Amunicja przeciwpancerna ma wyższą penetrację niż FMJ. Podstawowe obrażenia są takie same, ale zazwyczaj jest mniej nabojów w innym magazynku. Czyli wiadomo, że to będzie do rewolwera. Ponieważ rewolwery zazwyczaj używają amunicji przeciwpancernej, więc najprawdopodobniej, skoro jest napisane, że zazwyczaj jest mniej nabojów w innym magazynku, to potwierdza moją teorię, że w rewolwerze będzie 6 pocisków do tego normalnie, a jeżeli weźmiesz magazynek AP, to będzie to 4 pociski tylko. Jacket set hollow point. Zwiększając swoją średnicę po uderzeniu, powoduje to większe uszkodzenie narządów wewnętrznych. Każdy pocisk ma przez to niższą ogólną zdolność penetracyjną. W grze ten typ pocisków pozwoli szybciej rozprawić się z nieopancerzonymi wrogami. Czyli ochroniarz w klasę D. Dosłownie. Aby uprościć sprawę, to, że typ pocisku będzie tak zwany jako dodatek do broni. Czyli będzie się dała edytować amunicję w. Ogólnie będzie się dało edytować amunicję. Typy broni. Bronie krótkie. Wiadomo, że będzie to KOM 15, KOM 18 i rewolwer. Nie będę się. O, jest. 3 bębny będzie miał. Ok, to przejdźmy wyżej jeszcze na chwilę. KOM. Czyli będzie powiększony magazynek, tłumik i latarkę. Czyli dodali powiększony do magazynek jako ulepszenie do koma, ok. To jest spoko. Zwiększona szybkość strzału, rozmiar magazynka, szybkość wyciągania, sprawia, że ta broń posiada wszystkie zalety broni bocznej. Ciężka lufa, tłumik, celownik, latarkę. Celownik laserowy. Jeżeli byłby celownik laserowy, byłoby to dość ciekawe. Rewolwer. Okej. Będzie kolba. Do tego. Będzie magazyn na 4, 6 albo 8 pocisków. Czterostrzałowy wypełniony pociskami przeciwpancernymi. Sześciostrzałowy bęben normalny i ośmiostrzałowy twardszy spust. Czyli klikniesz i będzie miał dłuższy ten. Czyli jakbyś grał z lagiem, dosłownie będzie ten ośmiostrzałowy.
naciągnięcia kurka, co całkowicie niweluje te opóźnienia. Teraz pytanie, będzie to wyglądało. Zainstalowanie krótkiej luchy podstawowej przyrządu celowniczego chwytu pisowego zapewni najlepsze statystyki dla broni bocznej. O cholera jasna. Rewolwer, luneta snajperska, długa lufa, kolba, pociski przeciwpancerne. Karabin snajperski, rewolwer. O cholera jasna, ja już widzę, jak to będzie abuzowane. Ja to będę na pewno kurwa robił. Pistolety. MP7, tłumik, hamulec wylotowy, celownik kolimatorowy, celownik holograficzny. To konfiguracji dodatków, czyli będzie bardzo dużo. Ustawienia wysuwanej kolby, przedni chwyt. Czyli będzie grip przedni i będzie tłumik, hamulec wylotowy. Będzie bardzo dużo rzeczy do MP7. Crosswag, czyli MP7 będzie po prostu MP7, ale bardziej dojebaną w dodatki, widzę. Crossback, 4 lufy, standardowa, tłumiona, hamulec wylotowy przedłużona. Przedłużona, czyli dobra, wiecie co, to jest tak, to jest P90, standardowa, jest silencer, jest heavy barrel i wracamy do tego, do silencera. Cztery opcje montażu noszenia, latarka, laser, chwyt przedni i nic. I 5 opcji przyrządów celowniczych, standardowe, kolimator, celownik holograficzny, oktowizor, nowy typ cel... O! No to wygląda ciekawie, ten crosswalk. To będzie po prostu P90, ale wydaje mi się, że bardziej dojebane. I będą z tym wielkie problemy. Epsilona. No, wygląda to ciekawie. 7 opcji lufy. Standardowa, przełożona, lek, hamulec, odrzutnik, tłumik huku, tłumik płomienia. Przyrządy celownicze, no to tu się nic nie zmieniło. Dolna szyna, nic, laser, chwyt przedni. Okej. Szyna boczna. Czyli teraz będzie można dać jednocześnie laser i latarkę. To będzie ciekawe. I kolba standardowa, lekka i absorbująca odrzut i magazynki. Ohohoho! Ojojoj! To będzie ciekawe, wiecie co? Ja już widzę, jaki będzie najbardziej broken build. Uwaga, bierzecie. Będzie przedłużona lufa. To jest pierwsze. Drugie będzie luneta. Bierzecie laser. Bierzecie latarkę, bo kontrolujecie tym beton. I bierzecie ten. Bierzecie kolbę absorbującą odrzut i bierzecie magazynek w bębnie albo JHP i jesteście królami, bo to jest snajperka z pod obrażenia. O Boże, to będzie ciekawy update. Ile będzie balansowania w tym? AK. No AK-12 typowe, to będzie po prostu AK-47, tylko że ciekawszy. Zapewnia większe obrażenia, penetracja na strzał, mniej dodatków i brak opcji ich zmiany w trakcie gry. Czyli no to będzie trochę, będzie dość mocno znerfione, widzę. Te chaosy. Z jednej strony nie mogą, a no tak, bo przecież to tylko MTF-y nie mogą, czyli klasa D też nie będzie miała dostępu do tych. Klasa D nie będzie miała dostępu do ulepszania broni. I naukowcy najprawdopodobniej też tylko MTF będą miały. To byłoby w sumie logiczne. Ojoj. Magazynek AP bębnowy. Ale to będzie skurwiałe. Nieco mniejsza szybkostrzelność od Crossveka. 5 opcji lufy. No to do przewidzenia. Standardowy. Naszynia, sprzęt, latarka. Kolba złożona. Okej. Logiker. Stanie się bardziej precyzyjny, dostanie ogólnego buffa. Będzie tracić egzotyczna broń, ponieważ tylko jedna, dwie sztuki będą pojawiały się podczas typowego respawnu CI. Będzie miał większą szybkostrzelność.
Sporo wszystkich broni automatycznych, szereg dodatków i możliwości dołączenia celów. To zdanie jest przerażające. Szereg dodatków i możliwości. Okej. Będą dodatki do Jokera. Gdy strzymany zwiększa zużycie staminy i zmniejsza prędkość ruchu. W rezultacie skuteczność sobie jest naturalnie zmniejszona, ponieważ nie można efektywnie biegać i strzelać. Będzie to dobre w WSTP-ki, na przykład, nie wiem, w napierdalanie się z nimi na powierzchni, to będzie bardzo efektywne. Będzie szalenie efektywne. I najprawdopodobniej zdejmą ten limit na SCP-ki. Więc no to będzie ciekawe. W rezultacie skuteczność przeciwko SCP jest naturalnie zmniejszona, ponieważ nie można efektywnie biegać i strzelać. Logiker jest skuteczny tylko wtedy, gdy szelest jest nieruchomy. Każdy ruch znaczy ogranicza celność, przez co ta broń będzie bardzo niedokładna. Logiker może prowadzić ciągły ogień, który pozostaje celny i łatwy do kontrolowania, w przeciwieństwie do karabinków. O Boże Święty. O Boże Święty. Dobra. Powiem tak. Logiker będzie giga OP. Już wiem, do czego będzie on idealny. Jak MTF-y kampią ze snajperką na CI w Exicie przy Entrance'ie, to po prostu chaos tam stanie z Logikerem. Jest koniec. I on robi taki ogień zaporowy, że tego się nie da przejść, bo on jeszcze stoi w miejscu i będzie można na pewno Logikera zrobić tak. Będzie można zbudować tak, żeby był dobry pod celowanie w miejscu, robienie ognia zaporowego i jednocześnie robienie obrażeń na blisko. Tak, żeby cokolwiek robić. Więc wydaje mi się, że no, 4 lufy, 4 przyrządy celownicze, 4 opcje montowane na szynie, czyli reguła mnożenia 64 opcje. O Boże Święty, nie. O nie. Wiecie co? Wiecie co? Ja wiem, co będzie abuzowane. Lufa lekka, noktowizor i laser. I tego już nic nie rozwali. Będzie giga śmieszne. Po prostu ludzie będą zostali w przejściu, będą napieprzać i koniec gry. Strzelba. Wielka nie wiadomo. Niestety nie jesteśmy w stanie podać żadnych konkretnych szczegółów, a zdecydowanie chcemy, aby taka broń była w grze. Będziemy musieli przeprowadzić wiele testów z prototypami, abyście mogli zdecydować, który model w rzeczywistości najlepiej pasuje do SCP-SL. Będzie strzelać śrutami. Na dużej odległości pozostaje rewolwer. Zaczniemy proces prototypowania od dwóch strzelby typu pump action, takie jak DP-12. Posiadanie dwóch strzelb na jedno przeładowanie może być interesującą mechaniką. Może być to ciekawe. Okej, okay, to jest tabelka. Pytanie powiedzieć, czy każda broń będzie miała dedykowane dodatki? Okej, okay, czyli MTF mają wspólne dodatki, reszta ma różne. Czy animacje 30 będą wyglądały bardziej realistycznie? Nie będziemy zmieniać modeli postaci. Okej, okay, mikrohit będzie miał najprawdopodobniej mały rebalans, z tego co widać. Mechaniki montażu broni pozostaną niezmienione. Okej, okay, będą miały w sobie dziury po kulach. Na te. Modele graczy dostaną swoje zmiany w innej aktualizacji. Czyli już wiemy, o czym będzie następny update. Oprócz mrugacza, ponieważ mrugacza w tym update'cie raczej nie będzie. Czyli będzie rework wizualny modeli graczy. Czy wrzucone magazynki i łuski będą widoczne na ziemi, chociażby tym dostrzewo. Okej, czy dziury po kulach będą widoczne na ścianach? Nareszcie! Wracamy do wersji 0.4.5, gdzie strzelałeś w ścianę i były kule po dziurach. Oglądanie broni pod przyciskiem, tak. Czy broń przestaną wreszcie przenikać przez ścianę, gdy dostaniemy zbyt blisko? Nie udało się znaleźć optymalnego sposobu, żeby temu zaradzić, więc raczej nie. Przypomniał mi się moment, kiedy był jeden gość w interkomie jako MTF i mrugacz go zabił przez ścianę. Oh boy. Czekaliśmy na to. Granaty zostaną zmienione. Może dodadzą zadymkę. Dobra, rework broni znaczy jakiekolwiek zmiany dla ochroniarzy.
To jest coś, co wymaga zmian, jak się wszystko. Czyli rework class będzie dopiero w następnym update'cie. Dobra. To tak, w tym update'cie jest powierzchnia i bronie, a w następnym update'cie będzie mrugacz i klasy ogólnie. Będzie kompletny rework. Najprawdopodobniej będzie rework kart jeszcze, rework wizualny itemów, rework klas, ich wygląd, modele postaci, mrugacz i najprawdopodobniej klatka mrugacza, bo ona też jest copyrightowa pewnie. Więc to wszystko będzie miał rework dopiero potem. Czy będzie możliwość wykorzystania broni do walki wręcz, aby dobić roków, do skończyć nam się amunicja? Nie, chyba że wprowadzimy to w innej aktualizacji. Ta bagnet doczepić kurwa na Epsilona i lecimy, muszkiet. Czy będzie otrzymał inne obrażenia w głowę i nogi? Jeszcze nie pytałeś. Ale już dostaje. Dalej dostaje, jakby to jest dość logiczne. Więc dobra, zrobiliśmy cały update. Jest zrobione wszystko. Przeczytaliśmy. W mojej ocenie tak, update wygląda bardzo ciekawie. Mi się wydaje, że tutaj kupa dobrej roboty została odwalona. Więc, znaczy nie kupa, tylko kawał dobrej roboty poleciał. Natomiast może być problem z balansem tych broni na samym początku. Więc mi się wydaje, że to może być. To może być trudne do zbalansowania z taką ilością nowych broni. I to będzie wyzwanie na następny, na najbliższy czas. Ponieważ jak wiadomo, update pojawi się w okolicach czerwca, lipca. Tak na oko, ponieważ skoro zostało im tylko zaimplementowanie zmian do gry, przeprowadzenie bety, wprowadzenie shotguna. No to nie sądzę, aby to wszystko zajęło dużo czasu. Więc mi się wydaje, że update pojawi się czerwiec, lipiec. Należy go wyczekiwać. Oglądacie to 2 maja. Ja to nagrywam, jest godzina 22:34. Ten film trwa już prawie 30 minut. Więc mogę tutaj powiedzieć, że filmy na kanale będą w następnym, obecnie w najbliższym czasie, będą skupione bardziej na innych grach, ponieważ najnowsze filmy ze Sela typu Random Shit, te randomowo, pojawi się dopiero przy update'cie albo przy becie. Więc czekajcie na to. I w maju pojawi się Containment Breach, tak jak zapowiadałem. Jakiś syf z Discorda, bo tego też się nazbierało. Będą giga zadymki. Maj będzie ciekawym miesiącem. Będzie giga zadymka z Discorda, giga zadymka z Minecrafta. Same soczyste momenty i będzie zadymka na Garry's Modzie. A w czerwcu liczę na update i wtedy zacznie się zabawa. Więc mam nadzieję, że omówienie wam się spodobało. Moja opinia też, mam nadzieję, się spodobała. Jeżeli nie, to każdy ma swoją opinię, jakby. Jeżeli macie jakieś inne opinie na ten temat, to napiszcie w komentarzu, podzielcie się nią. No i to chyba tyle. Żegnam się z wami i do usłyszenia w najnowszym filmie.